Hej, 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 cześć, witajcie, z tej strony Gilad i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Stranded Deep, o którego oczywiście wyczekiwaliście, a ja chciałbym wam zaprezentować Stranded Deep w wersji już alfa 0.02, czyli nowy patch przydał, jest to właściwie drugi patch, nie licząc hotfixa, który był pomiędzy, i postanowiłem, że zaczniemy sobie na nowym save'ie. Dlaczego? Już tu śpieszę wam z wytłumaczeniem. Twórcy powiedzieli, że wprowadzili nowe rzeczy, które omówię oczywiście za chwilę, aczkolwiek te nowe rzeczy pojawiają się tylko na nowo wygenerowanych wyspach, a ze sprawy, że ja na wyspach byłem może 50 na tym poprzednim save'ie, to nie byłoby większego sensu tego kontynuować, bo musiałbym i tak porzucić swoją wyspę i wypłynąć gdzieś naprawdę daleko, co zajęłoby też mnóstwo czasu, żeby znaleźć w ogóle jakiś nowy content. A tutaj nie będę robił, sądzę, oczywiście mojej tratwy z silnikiem, czyli powiedzmy takiej mojej motorówki, dlatego zwiedzę też trochę mniej wysp, będę skupiał się na jednej wyspie i oczywiście po każdym kolejnym patchu będziemy mogli sobie gdzieś tam kawałeczek coraz dalej odpływać. Więc zacznijmy nową grę, zobaczmy co się zmieniło i mam nadzieję, że się wam to spodoba oczywiście. Jest parę zmian, ale parę znaczących. Okej, no i nasze wiosło. Możemy sobie wpłynąć na naszą wyspę oczywiście. Tym razem taka wyspa. Czy ona będzie jakaś większa, czy nie? Wydaje mi się, że jest trochę lepsza optymalizacja. Tak na pierwszy rzut oka. Czy ja tu coś znajdę? O dobra, wyspa jest troszkę większa niż myślałem. To jest plus. Drzewa, dalej nic i nawet mam jakieś półwrak, powiedzmy. To pierwsze, co na pewno chciałbym się zabrać. No i nie chciałbym się też w tym odcinku zbytnio osiedlać. Chciałbym pozwiedzać pobliskie wyspy na tyle, żeby sprawdzić... Czy ja mam nóż? Mam nóż. Wszystko oczywiście się nie zmieniło, jeśli chodzi o ekwipunek. Chciałbym trochę pozwiedzać, bo wiem, że są nowe przedmioty. Chciałbym to oczywiście omówić z wami, żebyście też byli mniej więcej na bieżąco, jeśli ktoś nie wie. Oczywiście wszystkiego na pewno nie będę wiedział i na pewno dacie mi jakieś swoje tipy w komentarzach, na co oczywiście bardzo liczę z każdym kolejnym odcinkiem. Tutaj pamiętam te statki. O, maczeta na sam początek, dobra. Skoro mamy maczetę, to sobie od razu zamienię na tą maczetę. Nie tak, na maczetę. I jestem ciekaw, czy rzeczywiście dam radę chociażby już tutaj na samym starcie znaleźć jakieś nowe, ciekawe rzeczy. Flara, coś tam, nie za bardzo to mnie akurat rajcuje. O, co tutaj mamy? Taśma. Muszę niestety już wypłynąć, bo zaraz zacznę się niestety dusić. Właściwie zegarek, z tego co się dowiedziałem, to zegarek się zmienił i jest jakoś opcja zmiany temperatury z Fahrenheitów na Celsjusze. Co prawda jeszcze nie wiem jak, ale jak widzicie, teraz już nie jest stała temperatura. To jest pierwsza, powiedzmy, ze zmian, którą chciałbym poruszyć, gdzie właśnie możemy sobie coś tu tylko wywalić, muszę, tak myślę, co? Myślę, że na razie nóż mogę wyrzucić, a siekiera się bardziej przyda. Nasza temperatura już nie będzie stała w tej chwili, będzie miała straszny wpływ na to właśnie woda, chociażby noc. I myślę, że będzie troszkę ciężej niż było. A fuel tank oczywiście. Nie za bardzo mnie to w tej chwili interesuje. Tu już nie było nic w tych, tego typu wrakach. Więc wracam na wyspę i postaram się znaleźć jakieś kolejne wraki. Może ewentualnie coś tutaj zbuduję, takiego powiedzmy na szybko. Myślę, że całkiem dałoby radę. Czy bugi dalej działają? Bugi dalej działają, oczywiście. Nie zostaw. No i te bugi na dwa drzewa też działają. Teraz mieliście okazję to zobaczyć na żywo właśnie. No więc sądzę, że temperatura jest dosyć ciekawym. Czy ja latać dalej mogę? Stawiam, że mogę, ale teraz mam dwa i to może być problem, jeśli chodzi o latanie. Na razie. To jest na pewno ta pierwsza rzecz i ona no, na pewno jakoś wpłynie, bo jeśli będziemy mieli zbyt kiepską temperaturę, no to oczywiście niezbytnio damy sobie tutaj radę, powiedzmy, wytrzymać na takiej wyspie zbyt długo. Kolejną zmianą jest to, że są dodane nowe zwierzęta morskie, między innymi rekiny. Mam nadzieję, że cokolwiek nowego uda mi się... O, właśnie, muszę wyrzucić część rzeczy. Że uda mi się chociaż część z tych rzeczy wam pokazać tutaj. Właśnie, z ciekawostek jeszcze, z tego co wiem,
to jeśli teraz rzucę sobie coś takiego na wodę, proszę bardzo. Odbija się, unosi się na wodzie, no powiedzmy, że się odbija od wody, od tafli, ale już nie zachowuje się jak kamień i nie spada. Wiem też, że rekiny są podobno bardziej agresywne. Nie chcę na razie tego oczywiście sprawdzać, podobno są. I po prostu zaufam instynktowi i temu, że powiedzmy wierzę w twórców, że mówią prawdę. I podobno są rzeczywiście bardziej agresywne i będą atakować po prostu, nie zachowywać się po prostu tak obojętnie według gracza poza niektórymi sytuacjami. Ja chyba raz zostałem tylko ugryziony przez właśnie rekina, więc nie, myślę, że nie były groźne, ale w tej chwili jeśli stałyby się groźne, no to rzeczywiście mogłoby to jakoś wpłynąć na tą naszą rozgrywkę w bardziej znaczący lub mniej znaczący sposób, to na pewno. Co w ogóle teraz tnie? Aha, cały czas to samo, dobra. Staram się oczywiście wykorzystywać te bugi, żeby to nie było strasznie nużące i żebym mógł to szybko pociąć. Są rekiny, tak? Wiem, że jest rekin, który jest strasznie długi, strasznie taki cienki, smukły i że zachowuje się trochę inaczej niż inne rekiny. Ktoś mi też w ogóle poprawiał, że rekiny tygrysie, czyli te tigre, szarki, zachowują się zupełnie inaczej niż te great white. Tak też to zauważyłem później oczywiście. Te tygrysie, z tego co zauważyłem, bardziej się trzymają wysp, blisko wysp, tak jak tutaj pewnie. Chociaż nie wiem, czy to już... Czy który z nich nie... To jest starego typu rekin, a tam nawet nie wiem. No, to jest tygrysi. To jest tygrysi, a tu jest jeszcze jakiś rekin. A, nie próbuj. No, chyba nie lubi mnie. To ja tu jeszcze polecę, skoro widziałem. Tu wiem, że jest toolbox. O, znowu taśma. Gdzie jest ten rekin? O, właśnie. Tutaj kolejne zjawisko morskie, którego jeszcze nie było, czyli płaszczki, które są w tej chwili. Nawet nie wiem, czy mogę to zabić. Rekin już. Czy ja to zabiłem? O, na górę. Na górę. Ten rekin cały czas tu pływa i próbuje mnie zrażnić. O, właśnie. O tym mówię, że... O, dobra. Po drugim ataku już wolę nie ryzykować. Właśnie. No i tak mało strasznie mi obrażeń zadał. Dobra, nie, może na razie się nie będę z nimi bawił, mimo że mało obrażeń zadają. No to właśnie oczywiście mieliśmy okazję zobaczyć, że się stały troszkę bardziej agresywne względem gracza. To jest ta kolejna zmiana. Płaszczki, która nawet... Zabiłem ją, ale nie wiem, czy mogłem ją wyłowić, bo jakoś mi tak dziwnie zniknęła. W tej chwili w ogóle szukam kamieni i patyków, żeby móc zrobić sobie młotek. Dobra, mam tutaj coś, tu jest jakiś patyk, tu jest jakiś kamyk. Ziemniaki oczywiście dalej się spawnują. Płaszczki, potem wiem, że są ryby nowe, wiem, że nazw to ja w ogóle nie kojarzę, bo one są po angielsku, to na bank, ale wiem, że są właśnie tak zwane lionfish. Lionfish to ryba lew, tak ja bym to przetłumaczył, nie wiem jakie to ma przetłumaczenie na język polski, bo to bardzo często potrafi być mylne, jeśli ktoś sobie pomyśli, że lion to lew, a na przykład fish to ryba. Ten z kamieniem też wygląda podejrzanie strasznie. No, tu jest jeszcze patyk, to sobie go zbiorę. Właśnie, i kolejną zmianą, z tego co się też dowiedziałem, nawet nie widziałem na tej wyspie chyba. Czy widziałem? Chwila, gdzie to jest? To gdzieś tu musi być. No bo chyba niemożliwe, żebym trafił na wyspę. Jest, dobra. Yuka, czyli oczywiście... To, z czego otrzymujemy sobie liny. Teraz, z tego co wiem... O, jeszcze muszę odłożyć rzeczy znowu. Nie odrasta już tak szybko jak przy powiedzmy ostatnim patchu, bo odrastało to naprawdę mega szybko. Teraz dzieje się to troszkę wolniej. I podobno jest to nawet okres 20 minut. Z czego, no, pewien nie jestem, bo nie miałem jeszcze okazji. Zerwałem i sobie możemy zobaczyć. Ale widzę tylko jeden krzak. I to mnie trochę martwi, szczerze mówiąc. Bo normalnie miałem po trzy krzaki Yuki, a teraz mam jeden?
czy ja po prostu jestem ślepy i coś pominąłem. Zapewne to drugie. Zapewne to drugie. A, tu jest jeszcze jedna. Muszą być trzy, no na bank muszą być trzy. Nie zmienialiby raczej tego w kodzie. O, proszę, kolejny patyk. Jeszcze jedna, gdzieś tu musi być. Tutaj nie, może gdzieś w tych krzakach zagubiona? Szczerze mówiąc, to nie wiem. He. Nie za bardzo, dobra, skupmy się może na jednej rzeczy w tej chwili, czyli właśnie na tym naszym domku. Czyli jak widać parę zmian oczywiście jest, tutaj parę zmian nastąpiło. Bardzo fajnie, że gra idzie z progresem oczywiście, a nie cofa się. Teraz zrobić młotek. Hammer. Okej. Tu jest młotek. Plus, z tego co wiem, jest jedna fajna zależność. Czy ja będę w stanie to zrobić tylko? Foundation. A czy jak nie będę trzymał nic w ręku? Nie. A, już wiem czego mi brakuje. Dobra, to jeszcze na razie tego niestety nie zrobimy. Tylko na pewno tak, zbudować to foundation. Foundation, powiedzmy na razie jakoś jedno. Tu mógłbym sobie zbudować. Tak, czy nie? Powiedzmy niech sobie będzie tutaj, a czemuż by nie? Nie będę robił teraz jakichś mega dużych domków, myślę, bo nie ma to większego sensu. Na razie nie zrobię też sobie schodów do tego. Nie. Teraz musimy zebrać sobie te patyczki i na szybkości sobie tu wskoczyć. Okej, wrzucić parę tu tych patyczków. I oczywiście porobić supporty, bo to jest teraz podstawą. Support jeden, support drugi. Dobra. Na szczęście tutaj nie potrzebuję dużo materiałów. Kolejny. To będzie taki mój, powiedzmy, mały schowek, gdzie chyba będę trzymał tylko najbardziej potrzebne rzeczy. Cała reszta będzie sobie gdzieś tutaj na wyspie siedziała. Jeszcze liście. Pozbieram to, ile mogę. Niestety, boli mnie strasznie to cały czas, że twórcy nie wpadli na pomysł zrobienia, nie wiem, z rekina, powiedzmy, plecaka. Żeby móc nie 8 slotów nosić, tylko nawet 10. To już by dało o wiele więcej. Roof. Proszę bardzo. Ściana, czy ja wiem? Czy ja wiem, czy ja chcę ścianę? Trzy liny jeszcze mam. Muszę się zastanowić, co chcę z tego zrobić. Młoteczek. Ściana. Może sufit po prostu zróbmy jeszcze jeden. No, na razie coś takiego. Nie wiem nawet, czy potrzebuję tutaj ścian. Jakoś nie za bardzo mnie to rajcuje w tej chwili. Póki co mam takie coś. No to krzaki wydają taki dziwny dźwięk, okej. Przerzucimy sobie, myślę, jeszcze te przedmioty, żeby ich tutaj nie pogubić. Już nie mam miejsca? No to strasznie szybko poszło. Powiedzmy sobie tak, taśmę, tutaj kamyki jakieś. Młotek? Na nich leży. Flara też. To pozbieramy jak najbardziej. I to też trzeba zostawić. Myślę, że spróbujemy udać się na jakąś kolejną wyspę. Bo tu nigdzie nic nie widzę. Okej, to może być całkiem niezły pomysł. Jest godzina 15:30, więc całkiem. Pić, jeść to jest bardzo... A, przyszedłem tutaj na ponton, a nie poszedłem, oczywiście zostawiłem wiosło. O to mi chodzi. Geniusz cały ze mnie. Proszę bardzo. Wiem też jedną rzecz, którą chciałbym na pewno przetestować, czy da radę zrobić, powiedzmy sobie, bandaże. Tylko tak troszkę, powiedzmy, nie jak ostatnimi czasy, gdzie udało mi się znaleźć bandaże i te bandaże po prostu były jakieś tam, jakoś tam sobie zrobione, w jakiś sposób działały. Nie wiem, czy były nieskończone, bo niestety nie miałem okazji zbyt długo korzystać z nich. Aczkolwiek bandaże można było właśnie sobie ogarnąć. Czy to jest już ten nowy rekin? Nie jestem co prawda ciekaw. Jestem, kurde. Takie mi się zebrały słowa. Nie wiem, czy to on, czy nie. Czy to jest zwykły jakiś tygrysi? Nie, to jest zwykły. To jest zwykły. Na nim mi nie zależy w ogóle. Bo już go widzieliśmy oczywiście nieraz.
No i zależy mi na tym, żeby znaleźć teraz materiały na to, żeby zrobić bandaże, bo teraz można craftować bandaże. Można... O! Tak właśnie czułem, że zlecę. Że można je właśnie sobie robić z jakiegoś rodzaju materiału, który jest w stanie nam wypaść, plus... teraz to chyba przegiąłem. Na dwa razy, nigdy na trzy. Zawsze o tym zapominam. Różnego rodzaju bandaże, które będziemy mogli oczywiście wykorzystać sobie potem do leczenia się. I możemy je sobie sami skraftować. Bodajże z materiału i taśmy? Tak mi się coś wydaje. A, to była jakaś skała, dobra. Wcześniej takich skał randomowych nie było gdzieś na morzu. O, tutaj jest statek. I to też jest ciekawe. Podobno nowe wraki też są wprowadzone jakieś. Bo ja już niestety wszystkie znam na pamięć. Więc nowości byłyby wskazane. Maczeta. Kamyki? Nie, na tym mi na razie nie zależy. Pytanie, czy ja dam radę na ciebie wskoczyć? Chyba nie. Chociaż... jakby się... nie, nie dam rady. Muszę sobie pójść po jakąś palemkę, chociażby taką palemkę. Dobra. Niestety się zresetowało. To już sobie poczekam tą chwilę. Okej, chodź. Chodź i zobaczymy, czy będę mógł po tobie wejść. Stryk. Okej. Tu ktoś mówił też, że można po tych drabinkach wchodzić teoretycznie, tak? Aczkolwiek na razie nie widzę, żebym zbytnio był w stanie. Dobra, nieważne, to zaraz. Co tu znajdziemy? Silnik i... silnik! Jakaż różnorodność. Binokularsy, dobra, weźmy, maczetę też weźmy. Co tutaj? Beans. Fasolka, tak? A tu też rzeczywiście coś jest. To może wciągnę sobie tą moją palmę tu. O, chodź, chodź, chodź. Nie. Holy shit. Chociaż może... dobra, dam radę sobie to tutaj wciągnąć. Palemko. Nie drażni mnie. Chciałbym tutaj wycie... flarę? Po co mnie flara? Ciemno się robi. Trzeba to jakoś też zaradzić na to. Pytanie, czy ja tu... właściwie to mogę tu zrobić sobie ognisko. Czemuż by nie? Bardzo dawno już w ogóle nie rozpalałem ogniska nigdzie. Chodź tu. Siekiera, o to mi chodziło. Tylko nie pamiętam, ile trzeba było patyków. Bodajże 6 na ognisko? Coś w tym stylu. Coś w tym stylu, więc muszę jeszcze 2 znaleźć gdzieś. No i chciałbym też jakąś linę zabrać do siebie, żeby zrobić sobie te schody. O, tu liny są od razu 3 przy sobie. Proszę bardzo. Aha, nie zabiorę, tak? Bo mogę sobie to na przykład zjeść. Teraz nie będę tego kolekcjonował. Otwarte. Okej. Dwie liny. Kolejne 2 liny. Proszę bardzo. Coś jeszcze miałem zebrać. A, patyki. Chwila, czy to mi się pokazywało gdzieś jedzenie? O, teraz mi pokazuje procentowo, że jest to narzędzie i ma 57% wytrzymałości. To 3 razy mogę użyć, tak? Jest to jedzenie, tak? To jest element do kraftowania. Okej, dobra, to tego wcześniej nie było. To muszę o tym pamiętać. Liny sobie na razie tu odłożę. I te dwa patyki muszę znaleźć. Czy... nie, to nie jest patyk. Tu jest patyk, jeden. Jeszcze jeden gdzieś tu zaraz będzie, na bank. Jest. No, bierz go. Wspaniale. Nie znalazłem zbyt dużo nowych rzeczy, chociaż to pewnie nie będzie aż tak łatwo znaleźć. Aczkolwiek myślę, że znajdziemy sobie to dosyć niedługo. Gdzieś tu powiedzmy, żebym się nie pogubił. I mamy ognisko. Jeden patyk mi jeszcze został, czyli 5 potrzebowałem. Za każdym razem nie pamiętam, gdzie są te liny. Mam 4. Czy lornetka dalej działa tak samo? Zdecydowanie tak, tam jest tygrysi rekin. Tam coś jeszcze bulgocze i... tam coś jeszcze bulgocze.
No dobra, tam można by się przejść, jakby się zrobił dzionek. Byłoby na pewno miło. Tam jeszcze coś bulgocze. To mamy już trzy miejsca. Zdecydowanie trzy. Chyba czwartego już nie będzie, za pięknie by było. Coś mi się zdaje. Zdecydowanie byłoby za pięknie. Czwartego nie ma. No way. Tylko teraz się tak zastanawiam, czy to mógłbym przetransportować chociażby do siebie? Gdzie jest ta tratwa? Widzę, że teoretycznie mógłbym. Tylko czy ja coś bym chciał jeszcze przetransportować do siebie? O właśnie, mógłbym na tratwę wrzucić rzeczy typu właśnie lornetka i tak dalej i to sobie przetransportować w ten sposób. Mam nadzieję tylko teraz, że trafię na swoją wyspę, bo nie wiem czy moja jest tamta czy tamta. Czy tamta znaczy. Ale stawiam, że tamta. Bynajmniej liczę na to. Heh. Która w ogóle jest godzina? 22 dopiero? Się tak zastanawiam nad zrobieniem łóżka, szczerze mówiąc. Jakby mieć tak na każdej wyspie łóżko, to byłoby mega. Potnijmy ten kawałek. Z bagiem najbardziej się opłaca chyba tego ciąć. Pięknie, potrójnie, kocham takie tempo. Potrzebujemy tego, tych lin całych. Nie pamiętam nigdy ile lin. Nie, jeszcze trochę chyba patyków mi się wydaje. Całe szczęście, że znalazłem tą siekierę, z tym idzie zawsze o wiele szybciej. Campfire. A liści było potrzeba, liści, liście leżały tu jeszcze przed momentem. Co ja z nimi zrobiłem? Co zrobiłem z liśćmi? Dobra, nie wiem. Zawsze zapominam, że potrzebuję liści, a potem mi się przypomina, że przecież no tak, potrzebuję trzech elementów, żeby stworzyć łóżko. Proszę bardzo. Jest. Wow! Wow, to teraz mogę sobie no tak, teraz to jest o wiele lepsze. Teraz mogę sobie łóżko na piętro wsadzić. Wow, dobra, idziemy spać. Dobra, jaram się. Jaram się, jest mega. Jak jeśli chodzi o moje jedzenie? Tak sobie. To sobie ogarniemy kokosiki jakieś. A, jeszcze cię... Jeszcze raz, żebyś był do picia. Zapominam. Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Proszę bardzo, dwa. Jeden wypić, odłożyć, drugi wypić, odłożyć. Jak z wodą. Okej, okay, full. To mi się podoba. Chyba trzy razy? Zdecydowanie trzy. Ktoś mi też właściwie... Nie miałem jeszcze okazji wykorzystać to, że jak rzucę, to on się rozbije sam. No rzeczywiście. Czyli teoretycznie mogę sobie wykorzystywać to, żeby nie zużywać głupio narzędzi. Teraz tylko gdzie były te miejsca, gdzie to tak bulgotało? W tej chwili już tego nie widzę na przykład. Wiem, że z tamtej strony coś bulgotało. Tam coś napotało, to widziałem. Tutaj to już niezbytnio kojarzę. Może na kamyk? Gdzie to bulgotało? Gdzie to jest? Ha. Nie, tu jest jakiś wrak. Tak czy... Nie, wydaje mi się. O, tu jest właśnie. Lionfish. Nawet nie wiem, czy mogę ją zdzielić. Nie, zdecydowanie nie. Może na przykład z włóczni. To by było bardziej sensowne, myślę. Ale niestety nie. Czyli widać, już znaleźliśmy płaszczkę. Znaleźliśmy sobie tego lionfisha. A, bo to jest cień od tego statku, czaje. Znaleźliśmy tego lionfisha. Nie miałem okazji jeszcze znaleźć tego nowego rekina. Czy to tam sobie bulgocze? Nie. Czy mi się wydaje, czy to w dzień po prostu przestaje? Albo jest po prostu bug, że nie widać w ciągu dnia. Bardzo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne. Ile mam miejsca?
Niedużo. Ale teoretycznie mógłbym jeszcze sobie tą Yukę zabrać. I teraz myślę, że już możemy się wracać na swoją wyspę. Łóżka chyba do ekwipunku nie wsadzę. To byłoby nawet bardzo logiczne i sensowne. Czy ja z tobą, Palmo, odpłynę? Wow! Ale speeda dostałem. No właśnie, nawiązując do zachowań rekinów. Nie wiem, jak się zachowuje ten nowy, ale podobno jest nieszkodliwy. Tak, Tiger Shark, czyli ten tygrysi cały rekin. No, jak mówiłem, on atakuje, pływa gdzieś przy wyspach, a Great White próbuje jakoś mi się język plącze. Próbuje mnie zrzucić z mojej tratwy za każdym razem, kiedy sobie gdzieś przepływam obok niego. Więc rzeczywiście jest zmiana. Nie wiem, czy jest zmiana w wielorybach, czy na przykład jest teraz szansa, powiedzmy, zabić je, cokolwiek z nim zrobić. Chociaż jak dla mnie, jakby miało z wieloryba na przykład wypadać mięso po jego załatwieniu, no to byłoby, powiedzmy, problematyczne, bo byłoby go pewnie tyle, że nie dałoby się tego przejeść. Przynajmniej teoretycznie powinno być, porównując to do rekina. Aha, i widzę, że gdzieś moje tutaj, część górna mojej palmy uciekła. Już? Tak jakoś dziwnie się na tym staje teraz. Nie no, to musi być moja wyspa, bo widzę, że ten wrak po prawej. No i mam nadzieję, że znajdę parę tych ciekawych rzeczy. Najbardziej mnie chyba jeszcze interesuje w tej chwili zrobienie, powiedzmy, tego... Płynie jakoś tu, bo tu widziałem płaszczkę. Najbardziej mnie jara jeszcze chyba zrobienie tego bandaża na razie. Tak, tu jest płaszczka. Maczeta do ręki. Dobra, dawaj. Mogę, dobra. Mam płaszczkę. O! Dobra. Mam nadzieję, że Stingray to jest płaszczka. Tak to bynajmniej ja bym określił. O, mam swoją płaszczkę. Pięknie. Połóż się tutaj. Wszystko mi oczywiście pospadało, ja nie wiem, co się na tej wyspie dzieje, kiedy mnie tu nie ma. Aczkolwiek nie jestem chyba... Gdzie jest mój młotek? Aha, tutaj gdzieś. Czy ja się już nie dostanę do mojego młotka? Dobra, udało mi się to zebrać. Ale mój młotek chyba odszedł na wieki. Dobra, nieważne. Czy ja coś z ciebie mogę uzyskać? Nie. Zdecydowanie nie. No nie wiem, mogę cię na przykład spróbować posadzić na honorowym miejscu. Chodź, będziesz takim elementem powitalnym. I oczywiście coś musiało wyrzucić mnie z gry. Ile życia straciłem? Tyle co nic. No dobra, może chyba sobie być. Czemu nie mogę nic? Znowu nie mam miejsca? To jest dziwne. Właśnie dlatego chyba na razie nie będę kładł rzeczy właśnie w tam, bo nie jestem potem w stanie ich odzyskać. Podkładać to, podkładać to. Tą wodę też mogę odłożyć, myślę. No i teraz tak, to przerzucić tutaj, to przerzucić tu. Chwila, chodź tu, wodo. Gdzie idziesz? Tutaj. Chciałbym sobie jeszcze chętnie jedną palmę. Tak dla zobaczenia jednej rzeczy. Bo nie jestem pewien, jak się robi jedną rzecz, a jestem ciekaw, czy się da. Pięknie ta płaszczka sobie wygląda. Co prawda tych małych rybek chyba nie mogę, niestety, atakować maczetą, bo to by było nawet sensowne. Ale płaszczkę już jak najbardziej. Płaszczkę już jak najbardziej. No widzę, teraz troszkę lepiej się przecina to drewno. Już się tak mniej baguje. Czemu ja to tak tnę? Chcę podwójnie. Okej. O, znowu się mgła zrobiła. No i z tego, co wiem, póki co nie ma na razie innych przeciwników niż po prostu fauna morska.
Właściwie flora bodajże też, bo jest bodajże roślina, która też zadaje jakieś obrażenia. Co prawda ja jeszcze na taką nie wpadłem. Całe szczęście. Szczęście czy nieszczęście? Zależy kto jakby powiedział. Okej. Jeszcze to sobie potniemy na spokojnie. Tyle rzeczy można zrobić. Tylko niestety nie mam mojego młotka. Czy ja tu mam? Mam, dobra, mogę zrobić. Nie! Coś złapałem. Patyk, okej. Support, właśnie, o! Dwie palmy, dwie liny i cztery patyki. Możemy zrobić sobie drzwi. Mam nadzieję, że się otwierają w tą stronę. Oczywiście, że nie w tą stronę, którą chciałem. No dobra, ale mamy drzwi, co prawda nie wskoczę przez nie. Ale zrobimy tutaj sobie oczywiście za pomocą lin podejście takie. I myślę, że to już będzie czymś, czego naprawdę brakowało w tej grze, czyli drzwi. Oczywiście powiedzmy z taką wyrwą fajną. I tu mam jeszcze dwie liny, właśnie, zobaczę czy ta iłka już tutaj odrosła na tej mojej wyspie. Muszę sobie tylko przypomnieć, gdzie ona była. Ta jeszcze nie odrosła. A ta druga była gdzieś tutaj, dobrze kojarzę? Gdzie była ta druga? He. Nie tu. O, tu jest w ogóle palma wkopana, okej. Muszę o tym pamiętać. Gdzie jest ta druga iłka? Tu jest, też jeszcze nie dorosła, czyli rzeczywiście będzie to mogło być coś właśnie na czas około 20 minut. Nie wiem, czy zostanie to naprawione, poprawione, czy tak rzeczywiście miało być, bo to, co się wcześniej z tym robiło, to była naprawdę jakaś masakra. Mnóstwo się tego pojawiało, cały czas. Jeszcze jak można byłoby to dorzucać do ogniska, to można by to uznać za jakiś sposób, powiedzmy, cheatowania w grze. No ale niestety ogarnęli to. Znowu nie miała muzyka, aczkolwiek w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Będziemy kontynuować w kolejnym, gdzie będziemy sobie szukać dalszych, nowych rzeczy, które pojawiły się w patchu. Być może niedługo pojawi się już kolejny patch. Będziemy troszkę starać się poprawić sytuację, jeśli chodzi o nasz domek, zrobić w końcu te schody. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!